Rafał, rozmawiamy na godziny przed twoją drugą zawodową walką na gali Boxing Night. Przede wszystkim, jak przebiegły przygotowania do drugiego pojedynku? No zobaczymy, okaże się, wszystko ring zweryfikuje, natomiast ciężko z moim trenerem przepracowaliśmy to. Dostałem wskazówki, jaki to jest zawodnik, jak mam z nim boksować, a wspólnie z panem Andrzejem ustawiliśmy plan i taktykę pod tego zawodnika z panem Andrzejem Gmitrukiem, z moim trenerem i myślę, że powinno być dobrze, to powinno zaowocować. Czyli macie jakieś informacje na temat tego zawodnika, bo w sumie on ma bodajże tylko jedną zawodową walkę wygraną? Tak, jest to młody chłopak, ma chyba 20 lat, natomiast jest to zawodnik, który ma bogatą karierę amatorską, a ja sobie tą karierę amatorską cenię, bo na pewno nie wyjdzie zawodnik, nie będzie trzymał rąk nisko i się spodziewamy dobrego boksu, twardego boksu, bo jednak Wschód, Białorusia mają dobrych zawodników i powinno ta walka się podobać zawodnikom. Po twojej pierwszej zawodowej walce nie do końca było wiadomo, kto będzie prowadził tą twoją karierę zawodową. Z tego, co mówiłeś przed chwilą w rozmowie prywatnej, już pewne jest, że twoją karierę poprowadzi Andrzej Gmitruk, tak? Tak. No już teraz mogę powiedzieć na 100%, że jestem zawodnikiem Andrzeja Gmitruka i cieszę się z tego, bo dla mnie jest to jeden z lepszych szkoleniowców, chyba najlepszy w Polsce. Jest to najlepszy menadżer i no, wychował najwięcej zawodników, o których świat słyszy i mogę boksować pod jego skrzydełkiem, że tak powiem, i z tego się cieszę bardzo. Jaki plan wobec ciebie ma Andrzej Gmitruk? Rozmawialiście już na ten temat? Są jakieś pomysły? No przede wszystkim ja tutaj rozmawiałem z panem Andrzejem i prosiłem o godnych rywali, żebym mógł jak najszybciej się piąć w tych rankingach i żebym mógł w przyszłości zaboksować o jakiś pas. Natomiast no, taką większą i szczegółową karierę, no, co dalej z moim losem będzie, no to by trzeba było zapytać mojego promotora, pana Andrzeja Gmitruka. Mówiłeś też przed chwilą w rozmowie, że zmieniasz kategorię wagową na wyższą, będziesz boksował w wadze piórkowej, planujesz się wzmocnić. No tak. No ten okres od ostrudy ciężko przepracowałem na siłowni z moim trenerem indywidualnym, a budowaliśmy siłę, wytrzymałość. Chodziło nam głównie o takie suche mięśnie, żeby to nie stracić, jak na wagę będzie się robiło. No i udało się, dobiłem do tych 60 kilo, także jest nieźle. Powinno to zaprocentować na uderzenie i na siłę w ringu. Ostatnio w Polsce popularne bardzo są walki polsko-polskie. W tej wadze piórkowej narobiło się trochę tych zawodowców. Jest na przykład Rogowski, Łaszczyk, Maszczyk, twój dobry kolega z kadry właśnie. No, jest ich trochę. Miałbyś coś przeciwko, żeby, nie wiem, w przeciągu najbliższego roku, jak już nabierzesz troszeczkę zawodowego doświadczenia, zmierzyć się z którymś z nich? No ja czekam na propozycje, nie ukrywam, że moje aspiracje są jak najwyższe, chciałem boksować jak z najlepszymi zawodnikami, a przedtem był Gudel, niezły amator, a z którym już wygrałem 4 razy, także już teraz myślę, że kogoś dadzą mi lepszego, a jeżeli będzie taki godny rywal polski, dlaczego nie, który gdzieś tam coś wniesie do mojej kariery, to z pewnością tak. Trzymamy kciuki za dzisiejszy występ. Dzięki za wywiad. Dziękuję bardzo.